Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w nowym roku 2023. Życzenie noworoczne już Państwu składałem pod koniec roku ubiegłego. Natomiast dziś myślałem o tym, żeby może zacząć od garści statystyk na temat naszego YouTubeowego kanału, czy w ogóle na temat działalności muzeum. Ale ponieważ już od kilku lat, co roku, pierwszej połowie stycznia. Zamieszczamy na naszej stronie internetowej, także linkujemy na naszym Facebooku, sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum za rok ubiegły. Inaczej będzie w tym roku, do połowy stycznia, takie sprawozdanie się pojawi. Dlatego też postanowiłem tego nie robić. Kto chce, to sobie je zobaczy. Ja, jako wzrokowiec, też bardziej sobie cenię jednak informacje na papierze. A dziś postanowiłem nagrać krótki materiał, krótki ze względu na to, że mamy sporo pracy, takiej właśnie sprawozdawczo-planistycznej w tym roku, więc ten krótki materiał będzie materiałem biograficznym i dotyczył będzie niemieckiego historyka, rodem z Krotoszyna, Bruno Gebhardta. Zapraszam na materiał. Bruno Gebhardt urodził się 9 października 1858 roku w Krotoszynie w rodzinie żydowskiej. Po ukończeniu nauki w rodzinnym mieście studiował historię i germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w roku 1884 doktoryzował się u profesora Jakoba Karo, przygotowując wówczas pracę na temat naruszeń prawnych dworu rzymskiego na niekorzyść niemieckiego narodu. W roku 1887 przeniósł się do Berlina, gdzie pracował jako nauczyciel w miejskim gimnazjum, a rok później w szkole realnej. W roku 1899 uzyskał tytuł profesora. Mieszkał w Schöneberg przy ulicy Frobenstrasse 32. Dziś jest to dzielnica Berlina. Jest autorem wielu prac naukowych na temat dziejów Niemiec oraz podręczników szkolnych. W roku 1891 opublikował dwutomowy podręcznik historii Niemiec, którego druga edycja pojawiła się w roku 1901. Dzieło to było wielokrotnie uzupełniane i wznawiane już po śmierci autora, po raz ostatni w roku 2001, i była to już wtedy dziesiąta edycja podręcznika. W roku 1894 wydał publikację pod tytułem Niemiecka Sala Cesarska biografie niemieckich cesarzy, a w latach 1896-1899 opublikował dwa tomy książki Wilhelm von Humboldt jako mąż stanu oraz historię Niemiec XIX wieku. W latach 1903-1904. W imieniu Pruskiej Akademii Nauk Gebhardt opublikował w trzech tomach pisma polityczne Wilhelma von Humboldta z lat 1802-1834, a następnie przeszedł na urlop naukowy. Bruno Gebhardt zmarł 13 lutego 1905 roku w Berlinie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na materiał w przyszłym tygodniu. Na razie zostają one we wtorki, natomiast być może gdzieś je. W tygodniu przesuniemy na inny dzień, to się dopiero okaże. Natomiast na pewno w przyszłym tygodniu materiał się pojawi i będzie to materiał też nieco krótszy ze względu właśnie na te nasze obowiązki sprawozdawcze, którymi jesteśmy w tej chwili zawaleni. Nie ukrywam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.